Witam Was serdecznie z nadwody w tym jesiennym klimacie. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować kolejną nowość na 2017 rok, jaki wypuściła firma DAM i dotyczy się to konkretnie wędki karpiowej o nazwie SLS. SLS, skąd taka nazwa? Jak widzicie, mamy nasz flagowy kołowrotek Quick SLS 970, który wyśmienicie komponuje się z tym właśnie nowym wędziskiem, które żeśmy za Was zaprojektowali. Co można o tej wędce powiedzieć? Rewelacyjny, smukły, ładny blank, unikatowa węglowa rękojeść w dolniku i w części mocowania kołowrotka, buttcap z laserowym grawerem, do tego jednostopkowe przelotki w górnej sekcji oraz jedna dwustopkowa w dolnej. W wędzisku wykorzystano przelotki startowe o średnicy 40, jak i też 50 mm. Także każdy, kto ewentualnie ma jakieś określone swoje preferencje w tej dziedzinie czy w tym zakresie, może dobrać wędzisko do siebie. Do wędziska wykorzystaliśmy rewelacyjny uchwyt kołowrotka serii ABS. W kiju wykorzystano przelotki marki Seaguide w zestawie 5+1 w kijach 10 i 12 stopowych oraz 6+1, jeżeli chodzi o kije o długości 3,90. W wędzisku wykorzystano bardzo smukły blank z włókna węglowego TC30. Kij o interesującym designie, niespotykanym wśród większości kij karpiowych, poprzez zastosowanie właśnie wykończenia, o którym już wspomniałem, z włókna węglowego oraz bardzo cienkich przelotek typu Seaguide. Ten konkretny model to jest model o długości 10 stóp i krzywej ugięcia 3,5 LBS-a. Kij bardzo sprężysty, blank o szybkiej akcji, wyśmienicie nadający się do rzutów, aczkolwiek predysponowany do wykorzystania do połowów na małym, jak i średnim zasięgu, a w szczególności, myślę, przeznaczony do wywózki. Szczególnie w tej wersji 10-stopowej rewelacyjna praca blanku podczas holu. Także spokojnie, nie musimy się obawiać o ewentualne jakieś słabe i mało nas emocjonujące odczucia podczas jego prowadzenia, a co za tym idzie, też duży zapas mocy w samym dolniku, więc jakiekolwiek przeprowadzenie ekstremalnych holów także wchodzi w rachubę i nie ogranicza nam w żaden sposób wykorzystania tego kija przy takim połowie. W naszej ofercie ten model kija dostępny w przedziale od 10 do 13 stóp i o krzywej ugięcia od 2,75 do 3,75 funta. Jeśli chodzi o podsumowanie całości i tego konkretnego tutaj modelu, moim zdaniem kij wyśmienicie nadający się do wywózki, bardzo elastyczny, pozostawiający jakieś możliwości połowu na średnim dystansie i w żaden sposób jakby nie ograniczający nam możliwości konfrontacji z większą rybą. Myślę, że kij godny polecenia i nie pozostaje mi się nic innego, jak tylko zaprosić Was do skorzystania z tej oferty i odwiedzenia naszych stoisk.